Barcelona. Co zwiedzić i co zobaczyć podczas weekendowego wypadu do tego pięknego miasta? Barcelona w 2 lub 3 dni. Barcelona jest tak pięknym miastem i ma tyle atrakcji, że w weekend raczej nie ma szans wszystkiego odwiedzić. My pokażemy Wam dzisiaj 8 miejsc spośród tych, które my odwiedziliśmy podczas naszego wypadu do Barcelony. Kolejność na liście przypadkowa. Naszą listę zaczniemy od Sagrada Familia. Jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych budynków w Barcelonie. Zaczynamy od Bazyliki Świętej Rodziny nie tylko dlatego, że jest to tak popularna atrakcja Barcelony, ale także dlatego, że z dworca Barcelona Nord jest tam jakieś 15 minut spacerkiem. Zatem jeśli zatrzymywalibyście się gdzieś w okolicach Barcelony, to przyjeżdżając do miasta można zacząć zwiedzanie właśnie od tego miejsca. Gdybyście chcieli zorganizować taki wyjazd na własną rękę, zatrzymując się koło Barcelony, to zapraszam na inny film na tym kanale, do którego link znajdziecie na końcu tego filmu, a także w opisie. Tam znajdziecie wiele informacji na temat organizacji takiego wyjazdu. Ale wracajmy już do naszej listy. Budowę Sagrada Familia rozpoczęto w 1882 roku. Na początku projekt zlecono innemu architektowi, jednak po pewnym czasie zlecenie budowy przejął Gaudi, który dość znacząco zmienił projekt pod własne gusta. Świątynia do tej pory nie jest ukończona. Finalizację budowy zaplanowano na 2026 rok, czyli na 100. rocznicę, kiedy zginął wpadając pod tramwaj Antoni Gaudi. Planując zwiedzanie tego miejsca, pamiętajcie, że jest tam dość duże obłożenie turystami i jeśli pojawicie się tam rano, to bilety najpewniej uda Wam się dostać dopiero na popołudnie. Dlatego chyba najlepszym rozwiązaniem jest zarezerwowanie biletów online i przyjechanie na konkretną godzinę. Pamiętajcie, żeby lepiej się nie spóźniać. My pierwszego dnia w Barcelonie przez to, że zbyt długo zabawiliśmy na Camp Nou, spóźniliśmy się na zwiedzanie Sagrada Familia. Nie zostaliśmy niestety już wpuszczeni, ale na szczęście nie było żadnych problemów ze zwrotem pieniędzy za bilety. Kupiliśmy więc bilety online na następny dzień i wtedy udało nam się zwiedzić to piękne miejsce. Camp Nou to punkt obowiązkowy dla każdego fana piłki nożnej i nie tylko. No chyba, że jest się zagorzałym fanem Realu Madryt. Chociaż ja nawet wtedy poszedłbym obejrzeć ten największy w Europie i drugi na świecie stadion piłkarski. Camp Nou Experience, bo tak nazywa się bilet na zwiedzanie tego obiektu sportowego, to jak sama nazwa wskazuje, nie tylko zobaczenie murawy i stadionu. Tak nawiasem mówiąc, bilet na zwiedzanie Camp Nou kosztuje 26 euro, jeśli go zamówicie online, a kupując bilet na miejscu zapłacicie 29,5 euro. Podczas takiej wizyty wejdziecie m.in. do szatni zawodników, na stanowiska komentatorskie, będziecie mogli usiąść na ławce rezerwowych, ale także wejdziecie do Muzeum Klubu, gdzie można zobaczyć wszystkie zdobyte przez Barcelonę trofea. Jest tam także pomieszczenie z dużymi ekranami na ścianie, na których wyświetlane są pamiętne chwile z historii klubu. Sceny te wspierane budującą napięcie muzyką zrobią zapewne wrażenie na niejednym fanie klubu FC Barcelona. Na miejscu znajdziecie też 3-piętrowy sklep z odzieżą i akcesoriami sportowymi. Oczywiście wszystko z logiem FC Barcelona. Casa Mila i Casa Batlló. Mam nadzieję, że nie kaleczę za mocno wymowy.
Casa Mila to budynek Gaudiego znajdujący się w środkowej części miasta. Powstał w latach 1906-1910. Budynek jest uważany za najpełniejsze dzieło Gaudiego, pomimo że z powodu zatargów z inwestorem nie został ukończony. Casa Batlló to kolejny budynek Antonio Gaudiego. Tego budynku jednak nie zaprojektował sam Gaudí, a został przez niego przebudowany w latach 1904-1906. Ten budynek znajduje się tylko jakieś 500 metrów od Casa Mila, o którym przed chwilką wspominałem, także będąc przy jednym, warto przejść się spacerkiem, aby zobaczyć drugi. La Rambla to kilometrowa ulica, często odwiedzana zarówno przez turystów, jak i miejscowych. Oficjalnie La Rambla to ciąg krótszych ulic, z których każda nosi swoją nazwę. Ulica ta jest pełna straganów i sklepików, jest tam zazwyczaj dość tłocznie, co niestety przyciąga też dużo kieszonkowców. Także pamiętajcie, żeby uważać na portfel. La Boqueira Market. Z La Rambla bardzo łatwo traficie na La Boqueira Market. Jest to jedno z największych miejsc handlowych w Barcelonie. La Boqueira to nie tylko bazar, ale też jedna z atrakcji turystycznych Barcelony. Handluje się tam rybami, mięsem, owocami morza, sokami, owocami, warzywami, a także serem. Można między innymi na przykład kupić za kilka euro zawinięty w papier rożek z lokalnymi wędlinami i serem. Idealny sposób na spróbowanie wielu lokalnych specjałów. Pierwsze wzmianki na temat La Boqueira pochodzą już z 1217 roku. Wtedy bazar służył jako targowisko, na którym sprzedawano mięso i jego przetwory. Park Güell to kolejne miejsce w Barcelonie zaprojektowane przez Gaudiego. Znajdziecie tam bardzo ciekawe budynki, jak przystało na Gaudiego, oraz niesamowity widok na Barcelonę, jeśli wejdziecie, jakby to ująć, na wzniesienie znajdujące się w parku. Na samej górze znajdziecie też kamienny krzyż oraz cudowny widok na miasto. Wstęp do parku jest darmowy, jedynie do małej części parku trzeba zakupić bilet. Jeśli wybralibyście się do parku Güell autobusem hop-on hop-off, to miejcie na uwadze, że przystanek znajduje się prawie kilometr od samego parku. Plac Kataloński. Jest to plac położony w centrum Barcelony. W tym miejscu styka się kilka dzielnic miasta i tam znajdują się ważne węzły metra i autobusowe. W budynkach niedaleko placu znajdują się hotele, budynki instytucji finansowych i eleganckie sklepy. Przy samym placu znajdziecie też dwie fontanny i wiele rzeźb, wszystkie pochodzące z początku XX wieku. La Barceloneta. Będąc w Barcelonie, zdecydowanie warto także odwiedzić La Barceloneta. Jest to miejsce, gdzie znajdziecie najpopularniejszą plażę i promenadę w Barcelonie. Miejsce to zdobyło swoją popularność od 1992 roku, kiedy to brzeg został zasypany piaskiem i w ten sposób powstała najpopularniejsza plaża w mieście.
Znajdziecie tam wiele barów i restauracji, no i oczywiście wielu turystów. W okresie letnim plaża może być dość zatłoczona, więc jeśli szukacie ucieczki od miejskiego zgiełku, to tam raczej może być ciężko znaleźć spokój i ciszę. Oto nasze 8 miejsc, które warto zobaczyć spędzając weekend w Barcelonie. Dajcie znać, co jeszcze dodalibyście do tej listy. Jeśli chcecie zaplanować wyjazd na własną rękę do Barcelony, to zapraszam Was na film, do którego link powinien już być widoczny na ekranie. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał i oczywiście subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Rzućcie też okiem na inne filmy na kanale z innych ciekawych miejsc. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć! When you call my